Znakowanie drogi na morzu ma pewne podobieństwa do znakowania drogi na lądzie. Na lądzie znaki drogowe ostrzegają kierowców przed niebezpieczeństwem oraz wskazują im drogę. By uniknąć kolizji, kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Mają też sygnały świetlne oraz dźwiękowe, których używają, by ostrzegać przed niebezpieczeństwem albo wskazywać swoje intencje. Ogólnie mówiąc, na morzu mamy bardzo podobną sytuację. Znaki nawigacyjne mówią o tym, gdzie znajduje się droga, jak uniknąć kolizji, jak uniknąć niebezpieczeństw. Mamy przepisy zapobiegające zderzeniom, mamy sygnały świetlne, mamy sygnały dźwiękowe, które informują o naszych zamiarach, o naszych manewrach oraz w jaki sposób możemy uniknąć kolizji. I właśnie w tym dzisiejszym odcinku, prosto z pokładu naszego statku, postaram się troszeczkę Wam wytłumaczyć panujące zasady ruchu na morzu. Znaki nawigacyjne prowadziły żeglarze przez wieki. Możemy je spotkać w portach, ujściach rzek, w wodach śródlądowych czy wzdłuż wybrzeży. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami oraz pokazują, gdzie woda jest bezpieczna. Ta wiedza jest dla nawigatorów nieoceniona. Jest kilka rodzajów znaków nawigacyjnych i każdy z nich oznacza co innego. Różnią się one w ciągu dnia kształtem i kolorem, a w nocy wydają różnego rodzaju sygnały świetlne. Znaki nawigacyjne zaznaczone są na mapach morskich. Wiedza o tym, jak je odnaleźć i jak je rozpoznać, jest kluczowa dla nawigatorów. Znaki nawigacyjne mogą być stałe, stawy lub dalwy, lub pływające, pławy lub boje. Oznakowania nawigacyjne to służący nawigatorom system oznakowań pływających lub stałych. Służy do wyznaczania bezpiecznej wody i wyznaczania niebezpieczeństw. Znak bezpiecznej wody oznacza, że droga wokół tego znaku jest żeglowna. Najczęściej jest on umieszczony na początku toru, kiedy wchodzimy z morza do portu. Systemy oznakowania regulują postanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego, czyli IALA. Na świecie istnieją dwa systemy. System IALA-A i system IALA-B. System IALA-A stosowany jest w Afryce, większości Azji, Australii, Europie i Indiach. IALA-B stosowany jest w krajach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz w Japonii, Korei i na Filipinach. W regionie A, czyli tak naprawdę w regionie, który nas interesuje najbardziej, znaki boczne wyznaczające prawą stronę toru wodnego są koloru zielonego i powinny być mijane prawą burtą. Znaki wyznaczające lewą stronę toru są koloru czerwonego i powinny być mijane lewą burtą. W regionie B kolory wyznaczające prawą i lewą stronę toru wodnego są oznaczone odwrotnymi kolorami. Znaki bocznej prawej strony toru wyznaczają prawą granicę torów wodnych i kanałów. W regionie A są koloru zielonego i mają znaki szczytowe w kształcie stożka skierowanego wierzchołkiem ku górze. Znaki boczne lewej strony toru wyznaczają lewą granicę torów wodnych i kanałów. W regionie A są koloru czerwonego i mają znaki szczytowe w kształcie walca. Znak głównego toru w prawo. Na rozwidleniu pokazuje, że główny tor skręca w prawo. Znak głównego toru w lewo. Na rozwidleniu pokazuje, że główny tor skręca w lewo. Znaki kardynalne ostrzegają przed przeszkodą nawigacyjną, na przykład przed mielizną czy podwodną skałą. Znaki ustawione są po stronie północnej, południowej, wschodniej i zachodniej od przeszkody nawigacyjnej, a ich kolory i kształty wskazują stronę, z której statek powinien dany znak ominąć. W nocy znaki kardynalne świecą światłem białym. Oczywiście jest to światło migające w zależności, jaki znak jest ustawiony. Mamy jeszcze znaki specjalne. Są one koloru żółtego i mają różny kształt. Jednak gdy znak wskazuje stronę przejścia, to kształt powinien być zgodny ze znakami nawigacyjnymi systemu bocznego i bezpiecznej wody. Emitują światło żółte. Jednak rytm jest dowolny, ale różni się od świateł białych emitowanych przez inne znaki. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że to nie są wszystkie oznakowania nawigacyjne, jednak są to oznakowania, które ja spotkałam na swojej drodze. Zapoznajcie się ze wszystkimi znakami nawigacyjnymi. Do zobaczenia w następnym odcinku.